Witam serdecznie wszystkich hodowców, kłaniam się nisko moim sympatykom. Mówię dzień dobry. Korzystając z wolnego czasu, jako że mam teraz tydzień wolnego, postanowiłem nagrać taki filmik, powiedzmy, co dzieje się teraz obecnie w mojej hodowli. Mamy, jak wiemy, że tak powiem, martwy sezon, czyli gołębie na przykład w mojej hodowli obecnie nie latają, są pozamykane. I wszystko, że tak powiem, idzie ku temu, żeby gołębie powoli zacząć przygotowywać do zbliżającego się okresu lęgowego. Także u mnie też wszystkie jakieś takie zabiegi są właśnie kierowane w tą stronę. Czyli gołębie są już po okresie pierzenia, są wypierzone. Powiedzmy w 99% większość gołębi wypierzyła się, także wszystkie, które teraz zabiegi, które prowadzę, mają za zadanie przygotować gołębie do zbliżających się lęgów. Oczywiście to jest temat jeszcze odległy, ponieważ ja tego błędu co rok temu popełniłem, teraz będę starał się nie popełniać, czyli w tamtym roku, znaczy w tym roku na początku sezonu zrobiłem błąd, parując gołębie bardzo wcześnie, czyli w lutym, co spowodowało, że gołębie na lotach były już w pewnym momencie bardzo rozpierzone, co utrudniało im pokonywanie dłuższych dystansów na dłuższych lotach. Miały wytracone pierwsze początkowe lotki, także było im trudno po prostu pokonać ten dystans. Ale teraz tego błędu nie popełnię, także gołębie mam zamiar sparować dopiero na początku marca, więc może uda się to zrobić tak, jak żeby to miało ręce i nogi. Także zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będę opowiadał o swoich planach, jakie mam plany, co będę robił i tak dalej. Może pokażę też, jakie środki używam teraz w zimie, żeby młodzi hodowcy mogli też zobaczyć, jak ja osobiście prowadzę gołębie, może coś z tego też wyciągnę. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. A więc tak, pogoda, jak widzicie, typowo zimowa, zaczął padać śnieg. Przed chwilą z dachu, z gołębnika rozpłodowego zgarnąłem kopę śniegu, ponieważ ten dach mam skonstruowany z takiej miękkiej, przezroczystej onduliny, płyty, więc musiałem to trochę pozgarniać, ponieważ śnieg jest ciężki, mokry i powoduje to, że śnieg topniejący zaczyna mi tam po prostu zalegać. Także tutaj wspominając na początku o swoich planach, pierwszym planem, jaki będzie, gdy tylko troszkę poprawi się pogoda, będzie tam właśnie wzmocnienie tego dachu na rozpłodzie. Nie chce mi się tam teraz wchodzić, bo tam ciężko się wchodzi. Pokazałbym Wam, jak to wygląda, ale tam mam właśnie rozpód. Tutaj jest właśnie gołębnik rozpłodowy, tak jak widzicie, tu jest taka wolierka i tam właśnie ten dach będę musiał trochę po prostu powzmacniać. Ja wiem, że niektórzy hodowcy negatywnie, że tak powiem, komentują moje gołębniki, ponieważ one nie są pierwszej klasy, ale gołębie czują się w nich dobrze i przede wszystkim, co najważniejsze, gołębie u mnie w hodowli są zdrowe. W tym roku w ogóle, całkowicie w ogóle nie miałem żadnego adeno, ani nic podobnego, co mogłoby spowodować jakąś chorobę, czy też braki w stadzie, czyli śmierć gołębi, tak? W ogóle nie miałem nic takich nieprzyjemnych, przykrych doświadczeń. Gołębnik, który teraz widzicie, gołębniki, jakie teraz widzicie, są pomalowane. I tutaj właśnie też będę chciał o tym trochę powiedzieć. Pomalowane są farbą olejną.
a pogoda, jaką obecnie w Polsce mamy, tutaj bynajmniej u mnie na Śląsku, nie jest taką pogodą zimową, typową taką zimową aurą, jaką każdy mógłby sobie życzyć, czyli nie wiem, tak żeby po prostu zima wyglądała na prawdziwo, moim zdaniem powinien być mróz, ładny puszysty śnieg, skrzypiący pod nogami. Niestety tego teraz nie mamy. Nasza aura zmienia się, klimat zmienia się, ociepla i mamy takie pogody, jakie mamy. U mnie osobiście tutaj na hodowli dręczący mnie problem, jaki występuje, jest bardzo, bardzo straszna wilgoć w gołębnikach. W związku z tym gołębnik, który tutaj widzicie, ten ciąg gołębników, czyli gołębnik tutaj na młode, który tutaj teraz filmuję, oraz ta druga część gołębnika, że tak powiem, lotowego, jak ja go nazywam, będę za niedługo obijał plastikowymi panelami. Mam już te panele załatwione, kolega ma mi je dostarczyć i wszystko zostanie obite panelami. Tak samo tutaj z zewnątrz, jak i z tyłu. Chcę po prostu te gołębniki obić tymi panelami z tego tytułu, że plastik niejako lepiej niż drewno chroni i izoluje, że tak powiem, od wilgoci. I tutaj z tyłu właśnie też będę chciał wszystko obić takimi plastikowymi panelami. Tutaj tak akurat kawałeczek tego gołębnika na gołębie młode mam już taką panelą właśnie tutaj, jak widzicie, plastikową obite. I spełnia to swoją fajną funkcję, czyli izoluje gołębnik od wilgoci, a w lato muszę powiedzieć, że w gołębniku, dzięki temu, że jest taka izolacja właśnie z tych paneli plastikowych, nie ma takiego gorąca, temperatura jest optymalna. Także to są takie pierwsze, że tak powiem, plany, które chciałbym jeszcze w tym sezonie, tutaj teraz w zimie nawet zrealizować, obijając właśnie ten gołębnik tymi panelami. Znajdujemy się w gołębniku na gołębie młode, w którym obecnie teraz przesiadują samiczki. Tutaj zastosowałem takie rozwiązanie, jako że to już też za chwileczkę o tym powiem, jako że podjąłem pracę na ochronie i przeważnie moja praca, którą wykonuję, wygląda tak, że muszę w nocy pilnować, że tak powiem, mienia pewnego dużego zakładu, to po prostu często bywa tak, że muszę wracać i karmić gołębie już, że tak powiem, późną porą. Znaczy się, w zimie to nie jest późna, to godzinowo nie jest późna pora, ale w zimie jest już o tej porze ciemno. I tutaj zastosowałem takie rozwiązanie w tym gołębniku na młode. Tutaj zainstalowałem takie, oto możecie zobaczyć, żarówki LEDowe, które są zasilane. Teraz one są tutaj, widzę, skurzona jest ta żaróweczka, ale to w niczym nie przeszkadza, ona i tak oddaje swój, że tak powiem, światło. Te żaróweczki tutaj zamontowałem i są one podłączone do normalnego, najzwyklejszego 12-woltowego akumulatora, który doskonale zabezpieczony przed zimnem zapewnia mi długotrwałe napięcie, które powoduje, że mam tutaj w tym gołębniku oświetlenie. Ja później zademonstruję, jak ono świeci. Tymczasem możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają po pierzeniu moje samiczki. Także tutaj 99%, tak jak wspominałem na początku filmu, gołębi jest już wypierzona i one sobie tutaj teraz ładnie odpoczywają na wolierce. Samice mam cały rok, całą zimę puszczone na wolierze i one sobie tutaj odpoczywają. Przejdziemy teraz może do tego gołębnika lotowego i tam też zaprezentuję kilka gołąbków, które w tym roku spisały się trochę na lotach i wyglądają już teraz po wypierzeniu bardzo ładnie. Także zapraszam do gołębnika lotowego, jak ja go sobie tak nazwałem, powiedzmy. I znajdujemy się, jak już widzicie, w tym gołębniku, jak ja go nazywam, lotowym. Wczoraj było sprzątanie, także dzisiaj już
troszkę, widać, że już troszkę gołąbki nabrudziły, ale no wiadomo, to jest normalna kolej rzeczy, że w gołębnikach trzeba po prostu sprzątać, żeby gołębie miały należyte warunki do bytowe, do życia. Tutaj też zrobiłem małe przemeblowanie. Wszystkie cele, które są możliwe, przeniosłem na jedną ścianę. I tutaj, tak jak już kiedyś we wcześniejszym filmie, gdzieś tam nagrywałem, dobudowałem kilka nowych celek. Tutaj jeszcze na dole będę zabudowywał, ponieważ tutaj nie ma tych przednich ścianek, tych szczebelek, więc będę tutaj to starał się zabudować, żeby gołąbki też miały tutaj miejsca lęgowe i żeby mogły tutaj też znosić sobie jajeczka. W tym gołębniku obecnie znajduje się 20 samców, chociaż przeniosłem tutaj gołębie, które miały być samcami, a samcami się one, jak wiemy, nie okazały, ponieważ młode gołębie trudno jest rozpoznać, jeżeli chodzi o rozpoznawanie płci. Tak ja zewnętrznie staram się jakoś gołębie weryfikować. No i tutaj na przykład mamy na początku gołąbka, którego nazwałem motyl. On na lotach mi się bardzo ładnie spisywał, ten gołąbek, i miał być to samiec. Niestety okazało się, że jest to samiczka. I ona tutaj mi się bardzo fajnie sparowała z gołąbkiem, którego tutaj widzicie, tym czarnym. Gołąbek belgijski. Te gołębie akurat tak mi się sparowały i muszę powiedzieć, że tą parę chciałbym po prostu tak wstępnie zostawić. Tutaj też miałem kiedyś, może jak pamiętacie, sięgniecie pamięcią wstecz, miałem też gołąbka, którego nazwałem Gisbern, i oto on tutaj jest na pierwszym planie, ten gołąbek. Też wydawało mi się, że będzie to samczyk. Niestety okazało się również, że jest to samiczka. Gołąbek sparował mi się tutaj z takim pięknym samcem, którego dostałem kiedyś w prezencie od pana z oddziału Bierawa. Jest to gołąbek na niemieckiej obrączce. Muszę powiedzieć, że gołąbek spisywał się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tutaj moją hodowlę, nie był lotowany, aczkolwiek był przelotowany na forturze i większość gołębi się straciła. Zostały tylko te gołębie, które po tych forturach zostały na moim gołębniku. Także one tutaj u mnie będą. I tutaj mamy kolejnego gołąbka czerwonego. Też na lotach gołębi młodych spisywał się dzielnie. I gołąbek również zostaje. Na razie jeszcze nie mam do niego przypasowanej samiczki. Jest to stuprocentowy samiec i będę się starał dla niego znaleźć jakąś partnerkę. Na razie tutaj przesiadują tylko samczyki i będę później starał się coś niecoś tutaj poparować. Dlatego też mniej więcej zbudowałem te dodatkowe cele, w których będę mógł poparować sobie wybrane, że tak powiem, gołąbki. I tutaj wspominałem wcześniej o tym rozwiązaniu związanym ze światłem i z moimi nocnymi zmianami. Tutaj też jest zamontowane to oświetlenie. Możecie tutaj sobie zobaczyć, jest zamontowana ta żaróweczka, która tutaj sobie świeci. Ja za chwileczkę pójdę zapalić. Tutaj tym się nie przerażajcie, że to jest tak połączone, ponieważ jest to kabel internetowy, spleciony w dwie wiązki, który moim zdaniem doskonale spełnia swoją funkcję. Jest to takie rozwiązanie wygodne, ponieważ nie muszę kupować baterii, a akumulator co jakiś czas zabieram do domu, podłączam do prostownika i akumulator ładnie spełnia tą funkcję, pozwalając mi tutaj doświetlać w nocy te gołębniki. Tutaj oczywiście też docelowo gołębniki będą doświetlane, jeżeli zacznę przystępować, gołębie przystąpią do lęgów. Także
będę im tutaj doświetlał, a będą prawdopodobnie cieplejsze dni, więc na pewno to będzie spełniać swoją funkcję. I tutaj mamy oczywiście kolejną żaróweczkę. Tutaj akurat zamontowałem dwie żarówki z tego tytułu, że tutaj ten gołębnik jest troszkę większy niż tamten gołębnik i tutaj gołąbki sobie siedzą. Tutaj możecie zobaczyć mojego pstrego bufała, gołąbka, po którym właśnie wyszedł ten gołąbek, o którym wspominałem, ten motyl, ta samiczka, która tutaj sobie siedzi, taki właśnie kolorek mi właśnie wyszedł po parze tego właśnie tutaj samczyka defała, który tutaj sobie siedzi, a jego partnerka oczywiście znajduje się tam u samiczek, ale już nie będę tam specjalnie chodził i wam pokazywał tej jego partnerki. W każdym bądź razie jest to samiczka, którą dostałem od kolegi, którą on wylosował kiedyś na aukcji. I tutaj gołąbki sobie tak właśnie przesiadują. Tu jeżeli są chłodne noce, przychodzą właśnie do tego miejsca tutaj, w tym miejscu tutaj, w drugiej części gołębnika, i one sobie tutaj ładnie odpoczywają. Dobrze, przejdziemy może do tego pomieszczenia. Postaram się zapalić światło i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak one się świeci, czy daje dobre światło, czy słabe. Ocenicie sami. A więc tak, znajdujemy się już tutaj w mojej altanie, gdzie posiadam też różne inne rozwiązania, jeżeli chodzi o światło, czyli najzwyklejsze lampy na baterie, które doświetlają mi tutaj akurat to pomieszczenie. Tak jak mówię, przychodząc z pracy, a jest przeważnie godzina po 18, to muszę karmić gołębie i wtedy robię to w taki sposób, że sobie właśnie tutaj zapalam światełko. Zapalam sobie światełko i tak jak właśnie tutaj za chwileczkę wam zademonstruję, mam tutaj akumulator, on jest zabezpieczony, jak widzicie, wystają tylko tutaj te zaciski zasilające, czy jak to się tam nazywa, fachowo to nie wiem, i tutaj zakładam po prostu drucik i można już zobaczyć, czy zapaliło się w gołębnikach światło. Także mam to tak skonstruowane, że tak powiem, patenciarsko, ale spełnia to swoją funkcję, doświetlając mi w nocy gołębniki i mogę dzięki temu sobie właśnie karmić wieczorem. Przejdziemy do tych gołębników, zobaczymy, jak to tam teraz się świeci, czy akumulatory się nie wyczerpały, czy jest światło dobre, słabe, mocne. Będziecie mogli sobie ocenić. No i już właśnie mamy zapalone i muszę wam powiedzieć, że osobiście jestem bardzo zadowolony z tego doświetlania, ponieważ te dwie małe lampki, które tutaj widzicie, świetnie doświetlają mi właśnie ten gołębnik i gołębnik właśnie tam, gdzie są teraz obecnie samiczki. Tutaj też jest to światełko. Możecie zobaczyć, że naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocno to światło świeci. I daje fajne, że tak powiem, białe światło. Takie, że tak powiem, ciepłe, a nie takie jak daje jarzeniówka, które moim zdaniem nie jest za bardzo korzystne, ponieważ one bardzo, bardzo oślepia gołębie, penetrując gdzieś tam, powiedzmy, gałkę oczną, źrenicę. I nie jest to po prostu, że tak powiem, wskazane. Także to jest taka moja osobista uwaga, że stosowanie jarzeniówek w gołębnikach jak najbardziej nie jest moim zdaniem wskazane. Najlepsze jest światło białe, takie, które ja właśnie zastosowałem tutaj u mnie w gołębnikach. I przejdziemy teraz sobie do samiczek. Tam też zobaczymy, jak to światełko sobie świeci. Czy w ogóle świeci, czy czasem nie spaliła się żaróweczka. Aczkolwiek to są żaróweczki LEDowe, więc nie powinny się spalić. I możecie sobie zobaczyć, że nawet daje dość fajne
że tak powiem, świat. Samiczki się teraz troszkę spłoszyły. No, muszę powiedzieć, że samice są bardziej płochliwe niż samce. I jak wchodząc do gołębnika, widzę, że bardzo, bardzo wariują. Tutaj teraz troszkę je poobserwujemy. Siedzą sobie, o, niektóre cwaniary sobie tu przychodzą podziubać palucha. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. A. Łobuzy. Także tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, teraz przejdę po wygaszać to światło, ponieważ jest dzień, więc nie będę teraz, że tak powiem, marnował prądu z akumulatora i wyłączę, a coś niecoś powiem o stosowanych teraz przeze mnie zimą karmach i środkach, które podaję gołębiom. A więc tak, znajdujemy się, że tak powiem, w moim spichlerzu i teraz tak, podstawową mieszanką, jaką ja osobiście stosuję zimą dla moich gołębi, jest to mieszanka składająca się z owsa, pszenicy i jęczmienia. I tutaj akurat tą mieszankę mam, ona wygląda mniej więcej tak. Naprawdę uwierzcie mi, że jak gołębie są wypierzone, tak powiedzmy od początku grudnia, jeżeli ja zauważam, że gołębie mi się wypierzyły, to stosuję właśnie taką oto najzwyklejszą mieszankę. Tutaj jeszcze, że tak powiem, domieszałem do tego troszkę kukurydzy i tutaj dosypałem około 5 kg dwukolorowego, bardzo dobrze wysuszonego grytu z anyżem i z muszlami ostryk. Jest to tutaj tak wymieszane i to teraz gołębie dostają praktycznie cały tydzień. 5 dni w tygodniu dostają właśnie tą oto mieszankę. Ale jeszcze tutaj muszę powiedzieć, 5 dni w tygodniu dostają tą mieszankę, powiedzmy nawet 6, ale raz w tygodniu robię im taką bombę, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, witaminową, białkową, super ekstra karmę. Dodaję im do tej mieszanki większą część kukurydzy, którą tutaj posiadam. Jest to najzwyklejsza kukurydza kupiona u rolnika, aczkolwiek naprawdę bardzo dobrej jakości. Może wam się wydawać, że te ziarna są bardzo duże i gołębie mają kłopot z połykaniem ich, ale to się tylko tak wydaje. Te ziarenka tej akurat tutaj kukurydzy, możecie zobaczyć, jak ona jest czysta, lśniąca, są naprawdę odpowiedniej wielkości. To tutaj mam w takim przezroczystym, jak widzicie, pojemniku zabezpieczone szybą, żeby nie dostały się tam do środka myszy. Na górę tutaj jeszcze stawiam takie wiadro, w którym mam już przygotowaną tą właśnie mieszankę, którą podaję raz w tygodniu, ale naprawdę raz w tygodniu po wypierzeniu gołębi podaję im taką mieszankę, gdzie jest domieszana znaczna ilość właśnie tej kukurydzy, którą wam pokazywałem, i groch, biały groch. Także to dostają gołąbki raz w tygodniu, powiedzmy tak jak kiedyś rarytasem był kurczak na obiedzie w niedzielę, tak samo i gołębie moje dostają taki właśnie rarytasik z domieszką właśnie tej kukurydzy i tutaj przepraszam, widzicie, mam groszek domieszany. Tutaj mam jeszcze jedną beczkę, nie będę jej teraz otwierał. W tej beczce jest jeszcze 25 kg tej mieszanki właśnie owsa, pszenicy i jęczmienia. Tutaj ta mieszanka akurat tak ona wygląda. Możecie powiedzieć, że ona jest zanieczyszczona, brudna i tak dalej, że kurzy się z nią, ale to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że domieszany jest tutaj gryt. Gryt tutaj jest domieszany po to, żeby gołębie
żeby nie dodawać grytu osobno do pojemników, z tego względu, że tak jak wspominałem, tutaj jest bardzo duża wilgoć w tych głębnikach moich. Ja tutaj tego grytu nie podaję osobno, ponieważ on zaraz wilgnie. Jedynie raz na jakiś czas do tego właśnie, do tej mieszanki dosypię im naprawdę bardzo malutką garstkę takiego grytu tłuczonej, tak jak widzicie tutaj, cegły drobnej, pomielonej, z kawałeczkami takiego, to są takie kamyczki, to jest chyba jakiś granit albo coś takiego. Bardzo muszę wam powiedzieć, że to jest chyba nawet mieszanka z Baxa, o ile się nie mylę, tak, musiałbym to sprawdzić, ale tak, to jest chyba ta mieszanka, którą sprzedaje Bax. I powiem ci, że muszę powiedzieć wam, że bardzo, bardzo uwielbiają ten czerwony gryt moje gołębie. Osobiście moje gołębie lubią ten czerwony gryt. I za chwileczkę pokażę wam, jakie środki stosuję jeszcze u mnie na hodowli. A więc tak, jestem z powrotem. Możecie zauważyć, że leci para, więc jest zimno. I teraz powiem o kolejnych, że tak powiem, środkach, które ja w swojej hodowli zimą stosuję i przez cały rok. Przez cały rok stosuję w swojej hodowli drożdże piwne z firmy Wersellaga B-Pure. Bardzo dobre drożdże. Są dostępne również u mnie w sklepie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem tych drożdży, to polecam, bo naprawdę bardzo dobre drożdże. Już mi się tutaj puszeczka kończy, ale jako że mam dostęp do produktów, bo posiadam, jak już wcześniej wspominałem, własny, że tak powiem, internetowy sklep z produktami, w którym sprzedaję te produkty, no to będę sobie mógł tutaj już uzupełnić. I drugą rzeczą, tutaj akurat też w puszce z tych drożdży, ale znajduje się tutaj sypkie oregano. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetna sprawa. Ja może wam pokażę to tutaj trochę przesypując, tak. Jest to takie oregano, które trudno dostać. Ja je zamawiam na specjalne zamówienie. Naprawdę muszę powiedzieć, że jak się powącha, to ma bardzo, bardzo intensywny zapach i jest to takie oregano, które ja sprowadzam sobie dla siebie indywidualnie z pewnego źródła. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tym oregano, ono jest pakowane po 1 kg, to niech napisze do mnie albo na Instagramie, link będziecie mieli w opisie tego filmu, albo na Facebooku, już niebawem będę aktywny, ponieważ mam zablokowane konto. Więc będę mógł może postarać się takie oregano załatwić. Mam zawsze zapas tego oregano. Tu mam kolejne puszki i w tych puszkach już mi nie będę otwierał, ale w tych puszkach tutaj mam też te oregano jeszcze w zapasie. Także tak jak mówię, cały rok stosuję drożdże piwne z Wersellagi. Szczególnie bardziej intensywniej podaję je podczas wychowu młodych. Wtedy, kiedy rodzice gołąbki wychowują swoje potomstwo, wtedy tutaj stosuję te oregano bardziej, że tak powiem, w większych dawkach i częściej. Ponieważ jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, duża ilość, tutaj znajduje się witaminy B i co powoduje, że gołębie są po prostu zdrowsze. Także tutaj akurat muszę powiedzieć, że te oregano, jestem bardzo z tego zadowolony, stosuję już 3 lata i jest to oregano bardzo dobre. Następnymi środkami są najzwyklejszy w świecie zakwaszacz Medacid, który stosuję, jest to ocet jabłkowy z miodem i z witaminą C. Nawet muszę powiedzieć, że osobiście sam sobie nawet czasem aplikuję nakręteczkę na smak, ponieważ no, jako że jest to zakwaszacz, to powoduje on w jelitach
rozwój, że tak powiem, naturalnego pH. Lubię sobie czasem rozcieńczyć go z wodą i wypić taką literatkę sobie tego właśnie zakwaszacza. Stosuję jeszcze w hodowli miks naturalny z Primy, ale obecnie skończył mi się i nie mam go i będę go musiał sobie wyciągnąć z zaplecza, że tak powiem, i będę też podawał. I teraz tak, kupujecie często najzwyklejsze oleje czosnkowe w sklepach dla gołębi i oczywiście nie ma w tym nic złego, ale ja kupuję olej czosnkowy, na przykład z bazylią, zwykły olej kujawski. Jest to olej chyba z pierwszego tłoczenia, o ile się nie mylę, albo tam olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, tak, możemy tutaj przeczytać, nie oszukuję Was, z domieszką właśnie czosnku i z domieszką bazylii. I teraz tak, środkiem, który stosuję właśnie podczas, gdy są takie wilgotne dni, a w gołębniku jest to bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju grzybów i pleśni, stosuję z firmy Tauben Medic, bardzo dobra firma, muszę powiedzieć, te produkty nie są drogie, kosztuje 27 zł taki produkt. Oni mają różne produkty na różne, że tak powiem, choroby, dolegliwości i tak dalej, i tak dalej, na różne takie tam jakieś chorobotwórcze sprawy w związku z hodowlą gołębi. Ta firma posiada, Tauben Medic. Ja stosuję właśnie Fungix Azol. To jest taki środek, który właśnie, gdy pojawiają się problemy z grzybicami układu oddechowego i pokarmowego, właśnie to tutaj stosuję. Stosuje się to w dawce takiej, jak tutaj piszę. Ja stosuję 1 ml tej mieszanki na 1 litr wody, czyli 5 ml na 5 litrów wody. Tak to rozcieńczam i podaję gołębiom do picia. Jeżeli uznam, że jest bardzo wilgotno w gołębnikach i na przykład na kale zaczyna pojawiać się pleśń i pojawiają się jakieś zalążki grzybów czy coś takiego, podaję to z większą częstotliwością. Jeżeli to zanika, podaję jeden raz w tygodniu. Ogólnie, kiedy jest tak jak teraz bardzo wilgotno, podaję to dwa razy w tygodniu na wodę, z tym, że woda musi być przygotowana w takiej ilości, żeby gołębie mogły całą ją wypić. Także jeżeli mam 26 samic na gołębniku samic, to wlewam tam około 2 litrów wody i na tą ilość wody przygotowuję tą właśnie mieszankę tego fungiksazolu z firmy Tauben Medic. Jest to produkt również dostępny w moim sklepie internetowym, możecie go sobie nabyć, kupić. I kolejnym środkiem, który również stosuję, nawet można powiedzieć, można stosować przez cały rok, jest bardzo dobry środek z Centrum Zdrowia Gołębi. Jest w takich malutkich 100 ml opakowaniach, tak jak ten, i jest też w takich większych 250 ml opakowaniach. Jest to środek wspomagający układ oddechowy u gołębi, poprawiający trawienie i tak dalej. Jest to Orego Vet, czyli taki olejek, skondensowany olejek z oregano. Stosuję cały rok. Teraz obecnie, kiedy nie jest gorąco, jest wilgotno, nie podaję go wcale, ponieważ jest to środek, który bardzo dobrze działa na drogi oddechowe, podczas gdy są upalne dni i gołębie, że tak powiem, sapią, mają problemy z oddychaniem, suche śluzówki i tak dalej. Także to akurat te Orego Vet bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o moją hodowlę, to ja stosuję to właśnie bardzo często. Tutaj mam taki środek
Stolisana, aczkolwiek tutaj jest pocyganione, bo tutaj w środku nie znajduje się ten środek, a jest tutaj taka specjalna skondensowana witamina i to można powiedzieć jest witamina, którą ja podaję do wody. Teraz w sezonie zimowym nie podaję jej do wody, ponieważ gołębie nie latają, więc nie potrzebują takiej ilości witamin i minerałów, nie potrzebują po prostu takiej dawki. Mają to w karmie, mają to w jakichś innych suplementach i tutaj mam akurat tą witaminę zamkniętą, możecie posłuchać, ona tam jest, zapewniam Was, specjalna taka witamina, coś takiego jak nasz polski wibowit, aczkolwiek bardziej skondensowana. Tutaj też kolejny środek, ekstra energia, to też środek Stolisana, stosowany często po locie, kiedy gołębie są bardzo wyczerpane, wtedy można podawać na karmę. Jest to taki środek sypki, bardzo fajnie podaje się go gołębiom na karmę. Tutaj 10 gram tego na przykład na 1 kg karmy można podać i oczywiście wcześniej karmę zwilżamy olejkiem. Najlepiej zwilżyć to właśnie tym olejkiem, tym olejem z oregano, rozcieńczając go w wodzie, czyli ja robię zawsze tak, że rozcieńczam ten olejek oregano w dawce przygotowanej uprzednio na karmę i posypuję tą właśnie ekstra energią Stolisana. Jest to produkt, który można nabyć, aczkolwiek jest teraz bardzo trudno dostać ten środek, ale jeżeli by ktoś był zainteresowany, postaram się, że tak powiem, załatwić. No i kolejnym takim środkiem stosowanym przez cały rok jest Owimin. Jest to taki bardzo drobniutko, że tak powiem, zmielony, sproszkowany gryt witaminizowany, który, że tak powiem, wzmacnia pióra, tak jak tutaj pisze, i powoduje też lepsze trawienie u gołębi z firmy O-Vigor. Także to są środki, które ja stosuję przez cały rok i tak jak mówiłem, tutaj niektóre środki bardziej aktywniej stosuję zimą i podczas gdy są właśnie wilgotne, bardzo wilgotne dni, stosuję właśnie ten fungi ksazo. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje środki stosowane w mojej hodowli przez cały rok i podczas zimy. I za chwileczkę coś nieco się jeszcze postaram się opowiedzieć. W planach jest budowa nowego gołębnika na gołębie, które będą przeznaczone do sprzedaży i na wystawy. Także za chwileczkę o tym troszkę opowiem. I tak, moi drodzy, na zakończenie jeszcze chcę Wam powiedzieć o tym, że w przyszłości może nawet jeszcze w zimie, jeżeli będzie dobra pogoda, będzie mróz i nie będzie takiej chlapy, będę chciał tutaj sobie postawić nowy gołębnik. Gołębnik będzie miał za zadanie tylko takie, że będą tu przechowywane gołębie, które będą wystawiane na aukcjach do sprzedaży. Gołębie będą nabywane z zagranicy od dobrych hodowców z rodowodami i tak dalej, i tak dalej. Ten gołębnik będzie stał mniej więcej tutaj w tym miejscu, czyli będzie przylegał tutaj do pergoli i będzie miał około może 1, 2, 3 metry, także będzie tutaj do tej siatki, może tak z pół metra od tej siatki, od pergoli do tej siatki, wysokość tegoż gołębnika to będzie może około 2 metry, 2 metry 10. Także to są przyszłościowe plany na rozbudowę mojej hodowli. Mam tutaj oczywiście pozwolenie z zarządu nieruchomości na postawienie takiego kolejnego gołębnika, ponieważ jest to kolejna działka, którą dobrałem sobie i na tej działce właśnie tutaj będzie ten gołębniczek. Ten gołębniczek będzie miał tylko 3 ściany, czyli ścianę boczną, ścianę tylną i drugą boczną ścianę, a z przodu będzie tylko i wyłącznie siatka,
bo będzie to gołębnik jako woliera. W środku będą tylko i wyłącznie siodełka spoczynkowe, może z jeden taki regał, w którym ewentualnie jakieś gołębki, które by się sparowały, a nie zostały w miarę szybko sprzedane, będą mogły sobie tam założyć gniazdko. Także to są plany przyszłościowe. No i tak jak wspominałem na początku, czekam na dostarczenie mi tych paneli i będę obijał gołębniki tymi plastikowymi panelami. Nie wiem jeszcze, jaki kolor będzie tych paneli. Jeżeli białe, to prawdopodobnie na wiosnę, zanim gołębie wylecą z gołębnika, panele zostaną pomalowane na kolor brązowy, tak jak obecnie pomalowane są gołębniki. Dlaczego tak będę robił? Mianowicie dlatego, żeby gołębie nie bały się nowego gołębnika. Wynika to z tego, że gołąb, który jest nauczony wyglądu swojego gołębnika, a w kwestii tego wyglądu wchodzi również kolor gołębnika. Jeżeli byłoby tak, że panele byłyby białe, tak jak tutaj u góry ta podbitka na tym gołębniku, to wtedy gołębie miałyby problemy, że tak powiem, z adaptacją tego gołębnika i trwałoby po prostu dłużej, zanim by się do tego przyzwyczaiły. Więc prawdopodobnie, jeżeli będą to białe panele, będę chciał je pomalować na kolor brązowy, tak jak pomalowane są te obecne teraz gołębniki. Także to z dzisiejszej relacji tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Polecam zajrzeć do opisu. Tam macie podane linki do strony, do Instagrama, do strony internetowej, na której są linki prowadzące również do sklepu, do strony hodowli gołębi pocztowych mojej doświadczalnej w Google'ach i do innych jeszcze portali sprzedażowych, platformy, między innymi na OLX-ie, gdzie sprzedaję właśnie swoje produkty, które możecie zakupić. I tutaj jeszcze chciałem nawiązać do nowej sprawy, mianowicie zamówiłem w pewnej firmie produkcję ziół, które już testowałem na swoich gołębiach, próbki tych ziół. Są to herbatki ziołowe, jedna składa się z 15 ziół, bodajże druga 12 i trzecia ma 9 ziół. Są to mieszanki na układ trawienny, na poprawę trawienia, na powstrzymywaniu, że tak powiem, biegunek. Są to mieszanki na układ oddechowy i mieszanka na poprawę jakości upierzenia. Także będą te mieszanki dostępne również u mnie na sklepie i tak samo na sklepie na Facebooku. Także polecam Wam zaznajomienie się z tymi mieszankami. Są już one wrzucone. Na Facebooka możecie zobaczyć, poczytać etykietki, jakie znajdują się tam zioła. Oczywiście proporcja to jest, że tak powiem, tajemnica sprzedażowa, więc nie mogłem tam podać. I, że tak powiem, moja osobista. Ale ogólnie bardzo znane zioła, które również mogą pić także ludzie. Także to z dzisiejszej relacji. Dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dobry lot i spotykamy się za jakiś czas, kiedy dojdzie już do mnie towar właśnie tych mieszanek. Będę też nagrywał film o tych mieszankach. Zrobię taki pokaz, jak je parzyć, co i jak, żebyście mogli też przyszłościowo sobie zobaczyć, jak je stosować. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich hodowców, sympatyków sportu gołębiarskiego, hodowców gołębi pocztowych, ozdobnych, jakiegokolwiek drobnego inwentarza. Pozdrawiam Was serdecznie z doświadczalnej hodowli gołębi pocztowych. Dobry lot!